dobry. Zapraszam na serwis informacyjny Telewizji Małopolska. W ramach regionalnego programu operacyjnego województwa małopolskiego na lata 2014-2020 Dobczyce otrzymały wsparcie finansowe na zagospodarowanie otoczenia zbiornika dobczyckiego. Projekt realizowany na terenie gminy obejmuje 3 etapy. Wśród nich jest modernizacja parku miejskiego. To miejsce przez wiele lat stało zaniedbane, było niejaką ślubną wizytówką naszej Małopolski, natomiast uważam, że teraz stało się perełką. I chciałem z tego tytułu też przy okazji podziękować wszystkim tym, którzy zadbali o to, żeby pojawiły się te projekty, żeby rozpoczęła się realizacja i tak dalej, pozyskali środki. Ale także chcę podziękować tym, którzy dzisiaj to robili, już bezpośrednio pełnili nadzór nad tą inwestycją, którą tutaj dzisiaj możemy podziwiać. Warto podkreślić, że ta inwestycja wpisuje się w kampanię Zielonych Płuc Małopolski. Piękny, imponujący obiekt zielony stworzony ze środków europejskich w ramach regionalnego programu operacyjnego może być wizytówką takich rewitalizacyjnych projektów. Zieleń ogólnodostępna, wspaniałe nowoczesne urządzenie rekreacyjne, wspaniałe miejsce, które mam nadzieję będzie nie tylko służyło mieszkańcom, ale przede wszystkim do Dobczyc przyciągało. Pokazuje to także taką konsekwentną politykę województwa małopolskiego inwestowania w zieleń, pokazywania tej eko-małopolski, ekologicznej turystyki, ale przede wszystkim takiego obcowania z przyrodą. Wokół nowo powstałej infrastruktury będzie rozbudowywana oferta turystyczna. To jest teren, który będzie takimi płucami dla nie tylko mieszkańców gminy miasta Dobczyce, ale myślę, że też dla Małopolski. Już dzisiaj zachęcam serdecznie, żeby mieszkańcy z całej Małopolski odwiedzali Dobczyce, żeby nie wydawało się mieszkańcom, że tylko ten rynek lejkowaty to całe miasto Dobczyce, bo miasto Dobczyce bardzo mocno się rozwija, powstaje wiele ścieżek rowerowych, powstaje wiele różnych niespodzianek, tak jak choćby ścieżka wokół zamku widokowa na jezioro Dobczyckie i bezpośrednio piękne ujęcia na Beskid Wyspowy. Celem zadania jest zapewnienie użytkownikom parku miejskiego terenu do aktywności rekreacyjnej. Inwestycja, jaka tutaj doszła do skutku, no rzeczywiście jest z rozmachem. Tutaj trzeba przyznać, że województwo małopolskie i tutaj lokalny samorząd rzeczywiście działa i współpracuje, by takie miejsca powstawały. Cieszymy się, że województwo małopolskie może w takie rzeczy inwestować. Przypomnijmy, że mieszkańcy Dobczyc w ramach realizacji projektu zyskają m.in. przestronny park miejski, nowe ścieżki rowerowe oraz nowoczesne korty tenisowe. Małopolskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli kontynuuje wsparcie dla pracowników dydaktycznych i dyrektorów szkół. Dedykowane jest ono edukacji zdalnej. Instytucja przygotowała szereg szkoleń i warsztatów. Te poświęcone m.in. wspieraniu nauczycieli w wykorzystaniu platform, aplikacji wspomagających edukację zdalną, takie jak MS Teams czy chociażby Zoom. Ale mamy też inne narzędzia, które można wykorzystywać, które wspomagają edukację zdalną. Mamy też szkolenia, warsztaty poświęcone tworzeniu autorskich programów nauczania w tej sytuacji, w jakiej się znajdujemy. Jedną z propozycji są szkolenia dotyczące bezpieczeństwa uczniów i nauczycieli w cyberprzestrzeni. Istnieje również takie wsparcie, które jest również dedykowane dla nauczycieli. Tutaj mam na myśli wsparcie psychologiczne, pedagogiczne. Dzięki tym szkoleniom nauczyciele mogą nabyć umiejętności, aby pomagać uczniom w przejściu w tym trudnym okresie, aby wiedzieli, w jaki sposób mogą zdalnie wesprzeć pedagogicznie i psychologicznie uczniów. Ponadto są prowadzone szkolenia z zakresu interwencji kryzysowej. Małopolskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli jest otwarte na pomysły pracowników oświaty. W swojej ofercie zawiera szerokie spektrum wsparcia nie tylko dla grona pedagogicznego. Pełną listę propozycji szkoleniowych znajdą Państwo na stronie internetowej mcdn.edu.pl. To już wszystkie informacje przygotowane dla Państwa w dniu dzisiejszym. Dziękuję za uwagę.